Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18 porządku dziennego. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, druk nr 685. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów na podstawie artykułu 148a ustęp 8 w związku z artykułem 148a ustęp 10 regulaminu Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionej propozycji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku Prezydium Sejmu w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej w brzmieniu proponowanym w druku nr 685, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 450 posłów, za oddało swój głos 444 posłów, przeciwnego zdania było 3 posłów, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 20. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.